Wir lesen einige Abschnitte aus dem Wort Gottes. Przeczytamy kilka miejsc ze Słowa Bożego. Zuerst aus Kapitel 11. Johannes 11. Najpierw z Ewangelii Jana, z 11 rozdziału. Vers 49. 49 wiersz. 52. Do 52. Ewangelia Jana, 11 rozdział, od 49 do 52 wiersza. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Aus Apostelgeschichte 2. Z Dziejów Apostolskich, z drugiego rozdziału. Vers 42 bis Vers 47. Od 42 wiersza do 47. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, od 42 do 47 wiersza. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Aus Apostelgeschichte 15. Z tej samej Księgi Dziejów Apostolskich, 15 rozdział. Vers 27 bis 29. Od 27 do 29 wiersza. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, od 27 do 29. Wysłaliśmy tedy Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych: wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. Wir haben uns in den letzten Tagen damit beschäftigt. W ostatnich dniach zajmowaliśmy się tym, wie sich die Einheit des Volkes Gottes im Alten Testament darstellte. W jaki sposób jest przedstawiona jedność ludu Bożego w Starym Testamencie. Dabei haben wir gesehen, i przy tym zauważyliśmy, dass es sichtbare Zeichen für die Einheit des irdischen Volkes Gottes gab. Że były również też i widzialne znaki tej jedności tego ludu Bożego. Wir haben uns erinnert, dass in der Wüste Sinai am Horeb 12 Denksteine errichtet worden sind. Przypominaliśmy sobie o tym, że na pustyni Synaj pod Chorebem zostało postawionych 12 pamiątkowych kamieni. Nach der Zahl der Söhne Israels. Według liczby wszystkich synów izraelskich. Die darstellten, dass das ganze Volk unter das Gesetz gestellt wurden. Które obrazowały to, że cały naród znalazł się pod działaniem zakonu. Unter den Bund, den Gott mit seinem Volke gemacht hatte.
A więc znalazł się w tym przymierzu, które Bóg zawarł razem ze swoim narodem. Und dass alle unter die Blutbesprengung gekommen sind. I że wszyscy znaleźli się pod tym pokropieniem krwią. Wir haben dann gesehen, nachdem die Wüstenreise beendet war. A następnie oglądaliśmy też i ten przypadek, gdy zakończyła się podróż przez pustynię. Und das Volk Gottes auf der anderen Seite des Jordan stand. I lud Boży stanął po drugiej stronie Jordanu. In dem verheißenen Land angekommen war. Czyli oni już weszli do tego obiecanego im kraju. Dass sie 12 Steine aus dem Flussbett des Jordans genommen haben. Że zostały wyjęte też kamienie z tego łożyska biegu tej rzeki Jordan, 12 kamieni. Und in Gilgal niederlegten. I zostały ułożone na brzegu w Gilgal. Als ein Zeugnis dafür, jako świadectwo tego, dass das ganze Volk durch den Jordan hindurchgezogen ist. Że cały naród przeszedł przez Jordan. Obwohl ja 2,5 Stämme ihr Erbteil jenseits des Jordan gefunden hatten. Pomimo tego, że jak wiemy, 2,5 pokolenia izraelskiego znalazły swoje dziedziczne ziemie po drugiej stronie Jordanu. Und dann haben wir ein drittes Kennzeichen kennengelernt. A następnie poznaliśmy też i trzeci znak charakteryzujący. Als das Land als Erbe ausgeteilt war. Gdy ten cały kraj został dzielony jako dziedzictwo wśród nich. Und die Krieger wieder zurückzogen, die von den 2,5 Stämmen mitgekämpft hatten. I wszyscy waleczni mężowie, którzy z tych 2,5 pokolenia poszli z całym narodem izraelskim, mieli z powrotem wrócić na drugą stronę Jordanu. Dann errichteten sie auf der anderen Seite des Jordan einen Altar. Oni zbudowali po drugiej stronie Jordanu ołtarz, der als Zeuge dafür dienen sollte, który miał im służyć jako świadek tego, dass auch die Nachkommen daran erinnert werden, aby również też on przypominał wszystkim przyszłym pokoleniom, dass sie zum Volk Gottes gehörten. Że oni należą razem do tego ludu Bożego. Wir haben uns dann außerdem erinnert, poza tym przypominaliśmy sobie też i o tym, dass es im Heiligtum Zeugnisse von der Einheit des Volkes Gottes gab. Że również i w świątyni były świadectwa tej jedności tego ludu Bożego. Auf den Schulterstücken des Ephods, bo na tych na ramiennikach tego odzienia kapłana efodu waren 2 Onyxsteine, znajdowały się 2 kamienie oneksowe, auf denen die Namen der 12 Stämme Israels eingraviert waren. Na których zostały wygrawerowane imiona tych 12 pokoleń izraelskich. So trat der hohe Priester vor Gott. I w ten sposób ten najwyższy kapłan stawał przed Bogiem. Im Hinblick auf das ganze Volk Gottes. Mając będąc przedstawicielem tego całego ludu izraelskiego. Und ein zweites Zeugnis der Einheit. A drugim świadectwem tej jedności było to, fand sich auf dem Brustschild des Ephods. To, że na tym na pierśniku tego efodu 12 Edelsteine waren dort befestigt. Zostało umieszczonych 12 szlachetnych kamieni. Und auf jedem Edelstein war der Name eines Stammes Israel niedergeschrieben. I na każdym z tych szlachetnych kamieni było wypisane jedno imię tych pokoleń izraelskich. Ein wunderbares Zeugnis davon. Cudowne świadectwo o tym, dass der hohe Priester das ganze Volk Gottes auf seinem Herzen trägt. Że ten najwyższy kapłan cały naród Boży niósł na swoim sercu. Und all das erinnert uns ja daran. Wszystko to razem przypomina nam o tym, wie der Herr Jesus heute sein Volk auf seinen Schultern und auf seinem Herzen trägt. Jak dzisiaj Pan Jezus cały swój naród na swoich ramionach i na swoim sercu nosi. Als drittes Beispiel von der Einheit des Volkes Gottes.
Jako trzeci przykład tej jedności tego ludu Bożego haben wir die 12 Brote auf dem goldenen Tisch im Heiligtum gesehen. Oglądaliśmy 12 chlebów pokładnych na tym złotym stole, który znajdował się w świątyni. Ein weiteres Zeugnis von der Einheit des Volkes Gottes. Były one dalszym świadectwem tej jedności tego ludu Bożego. Niemand konnte dies antasten. Nie mógł nikt tego naruszyć. Im Glauben konnte jeder Israelit sich daran erfreuen. I we wierze każdy Izraelita mógł się z tego cieszyć. Wir haben uns dann gestern damit beschäftigt. A wczoraj tym zajmowaliśmy się. Wie auch in Zeiten des Niedergangs im Volke Gottes. Że tak jak w czasach tego upadku pośród ludu Bożego, als das Reich der 12 Stämme zerfallen war, gdy rozpadło się to królestwo 12 pokoleń, der Überrest des Volkes Gottes an der Einheit festhielten. To ta resztka tego ludu Bożego dalej trzymała się bardzo mocno tej jedności. Als es dem Elia darum ging, das Volk zu seinem Gott zurückzuführen, gdy Jeremiaszowi mocno na tym zależało, aby Eliaszowi mocno na tym zależało, aby przyciągnąć cały naród do Boga, da errichtete er einen Altar aus 12 Steinen. To wiemy, że zbudował ołtarz z 12 kamieni. Richtiger gesagt, er hat den zerfallenen Altar wiederhergestellt. A tak właściwie to trzeba powiedzieć, on odrestaurował ten rozwalony stary ołtarz. Und in Zusammenhang mit den 12 Steinen wird uns gesagt, i w związku z tymi 12 kamieniami jest napisane, dass er dies tat im Hinblick auf die 12 Stämme Israels. Że on to uczynił, mając na myśli te 12 pokoleń izraelskich. Noch viel weniger von der Einheit des Volkes Gottes war zur Zeit Zerubabel und Josuas zu sehen. Jeszcze mniej można było zauważyć znaki tej jedności ludu Bożego za czasów Zerubabela i Jozuego. Durch die Untreue Israels waren 10 Stämme in die assyrische Gefangenschaft gebracht worden. Bo z powodu niewierności w stosunku do Boga te 12 pokoleń dziesięć pokoleń zostało najpierw uprowadzonych do niewoli asyryjskiej. Wir wissen zwar, wohin sie weggeführt worden sind. My wprawdzie wiemy, dokąd oni zostali uprowadzeni, ale do dzisiaj my nie mamy żadnego świadectwa, w którym miejscu oni się znajdują. Und wir wissen außerdem, a wiemy poza tym, dass etwa 120 Jahre später, że około 120 lat później Juda, das Südreich, in die babylonische Gefangenschaft gezogen ist. Że Juda, te południowe królestwo izraelskie, zostało uprowadzone do niewoli babilońskiej. Nun Gott hat in seiner Gnade nach 70 Jahren eine Rückkehr bewirkt. Ale Bóg w swojej wielkiej łasce spowodował, że po 70 latach nastąpił powrót do Izraela. Das erste, was sie taten, war, a pierwszą rzecz, którą oni uczynili, dass sie einen Altar an seiner Stelle aufrichteten. Wtedy, gdy powrócili, to zbudowali ołtarz na swoim dawnym miejscu. Das zweite war, dass sie mit dem Haus Gottes, dass sie das Haus Gottes zu bauen begonnen haben. Drugą rzeczą to było to, że zaczęli budować dom Boży. Und als es 20 Jahre später eingeweiht werden konnte, a gdy 20 lat później mogli już zakończyć tą budowę i go poświęcić, da wird uns berichtet, to jest tam wtedy napisane, dass sie 12 Ziegenböcke dargebracht haben als ein Sündopfer für ganz Israel.
że przyprowadzono wtedy 12 kozłów na ofiarę za grzech, jako tą ofiarę za 12 plemion izraelskich. Es war ein kleiner Überrest. A przecież tam była tylko mała resztka. Aber sie trugen die Einheit des Volkes Gottes in ihrem Herzen. Ale oni w swoim sercu nosili tą jedność ludu Bożego. Und als Esra etwa 60 Jahre später hinaufzog, a gdy do nich przyszedł około 60 lat później Ezdrasz, nach der Einweihung des Hauses, to znaczy 60 lat po poświęceniu domu Bożego, da brachte er ein Brandopfer. To wtedy on złożył ofiarę całopalną. 12 Stiere zum Brandopfer für ganz Israel. Która składała się z 12 wołów za 12 pokoleń domu izraelskiego. Auch in seinem Herzen war das ganze Volk Gottes. W jego sercu też był zawsze cały jednorodny lud Boży. Ein wichtiges Vorbild für uns. Bardzo ważny wzorzec dla nas. Und selbst der Apostel Paulus sprach davon. I nawet apostoł Paweł o tym mówił. Als er sich vor dem König Agrippa verantworten musste. Wtedy, gdy musiał zdawać relację przed królem Agrypą. Von der Hoffnung, zu dem das zwölfstämmige Volk hinzugelangen hoffte. I mówił na temat nadziei, do której miał nadzieję dojść ten dwunastopokoleniowy naród. Nun, wir haben wollen uns heute damit beschäftigen, wie durch das Werk des Herrn Jesus ein neues Volk zubereitet wurde. A dzisiaj możemy się tym zajmować, jak przez dzieło Pana Jezusa na krzyżu mógł być przygotowany nowy lud Boży. Und wie die Einheit dieses Volkes sichtbar wurde. I jak, w jaki sposób może być widoczna jedność tego ludu? Wir haben gelesen, wie der hohe Priester Kajafas weissagte. Czytaliśmy o tym, jak ten najwyższy kapłan Kajfasz prorokował. Das war nach der Auferweckung des Lazarus. A stało się to po zmartwychwzbudzeniu Łazarza. Als viele in Israel sahen die Zeichen, die der Herr Jesus getan hat. Gdy wielu z Izraela mogło zobaczyć te znaki, które czynił Pan Jezus. Und die Führung des Volkes hatte Angst. A przywódcy tego narodu zaczęli się obawiać, dass die Römer, wenn der Herr Jesus sein Reich aufrichtet, że Rzymianie, gdy Pan Jezus już ustanowi swoje królestwo, diese ganze Nation beseitigen würde. Zgładzą cały ten naród. Aber wir sehen, wie der Heilige Geist auch durch den Mund eines solchen Mannes redete. Ale my tu oglądaliśmy, jak Duch Święty przemówił przez usta tego rodzaju męża. Und wir haben gelesen, dass er sagt, ihr wisst nichts, Vers 50, und überlegt auch nicht, dass es nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Czytaliśmy o tym pod koniec 49 wiersza. Wy nic nie wiecie i nie myślicie, że lepiej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. Und dann wird uns mitgeteilt, a następnie jest tutaj podane do wiadomości do nas, dass er weissagte, że on to prorokował, dass Jesus für die dass Jesus für die Nation sterben sollte und nicht für die Nation allein, sondern damit er auch die zerstreuten Kinder Gottes in eins versammelte. Prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za ten naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Welch ein wunderbarer Ausspruch. O, jakże tutaj cudowne proroctwo. Es war in dem Herzen Gottes, die zerstreuten Kinder Gottes in eins zu versammeln. Tak, to było w sercu Bożym, aby tych wszystkich rozproszonych dzieci Bożych w jedno zgromadzić.
Und dies nicht nur von den Juden. A to nie tylko z samych Żydów. Ganz deutlich spricht der Apostel Paulus davon. Bardzo dobitnie o tym mówi apostoł Paweł. Wie Juden und Nationen zu einer neuen Einheit zu der Versammlung Gottes zusammengefügt wurden. Jak Żydzi i ludzie wierzący z narodów mają być zebrani w jeden lud Boży, w zgromadzenie. Wir lesen in Epheser 2, czytamy w Efezjan w drugim rozdziale, Vers 13, w 13 wierszu. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr fern wart, einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hatte. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Damit er die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy w nim nieprzyjaźń. Und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz. Ja, habe ich schon. Hast du schon? Und er kam, Vers 17, und er kam und verkündigte euch den Fernen und Frieden den Nahen. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Wir sehen also, wie der Herr durch sein Werk Gläubige aus den Juden und aus den Nationen zu dieser einen neuen Versammlung zusammengefügt hat. A więc widzimy, jak Pan Jezus z wierzących Żydów, jak również też i wierzących ludzi z narodów złączył razem i w jedno połączył. Und wir wollen uns jetzt ansehen, wie diese Einheit in den ersten Jahrzehnten des Christentums sichtbar geworden ist. A teraz chcielibyśmy przyjrzeć się, jak ta jedność w tych pierwszych dziesiątkach lat istnienia chrześcijaństwa była widoczna. Schon in Johannes 20 lesen wir. I tak czytamy już w Ewangelii Jana w 20 rozdziale, dass nach der Auferstehung des Herrn Jesus, że po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, die Gläubigen am ersten Tag der Woche versammelt waren. Wierzący byli zgromadzeni w pierwszy dzień tygodnia. In Kapitel 20, Vers 19 heißt es, w 20 rozdziale, w 19 wierszu możemy przeczytać, als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. 20 rozdział, 19 wiersz Ewangelii Jana. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok, uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Nach der Himmelfahrt des Herrn Jesus, nach der Auffahrt in den Himmel, a gdy Pan Jezus wstąpił do nieba, finden wir wieder die Jünger um den Herrn versammelt. Znajdujemy znowu zgromadzonych uczniów i Pana.
Und das als eine Wolke ihn aufgenommen hatte, a gdy ten obłok zabrał go, da lesen wir danach, to potem czytamy in Apostelgeschichte 1, Vers 13, w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, w 13 wierszu, und als sie hineingegangen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, wo sie blieben. A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali. Es wird dann weiter gesagt in Vers 14, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. I w 14 wierszu dalej czytamy, ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Aus den verlesenen Stellen können wir entnehmen, z tych przeczytanych miejsc możemy teraz się nauczyć, dass die Jünger versammelt waren, że uczniowie byli zgromadzeni und alle den Ort kannten, wo man sich versammelt. I że oni wszyscy znali to miejsce, w którym trzeba się zgromadzić. Und wir wissen auch, dass nur solche, die den Herrn Jesus liebten, sich dort einfanden. I wiemy również o tym, że tylko ci, którzy miłowali Pana Jezusa, tam się znaleźli. Aus Furcht vor den Juden waren die Türen verschlossen. Ale z bojaźni przed Żydami drzwi były zamknięte. Und dann sehen wir auch, dass eine innere Übereinstimmung zwischen diesen ersten Christen herrschte. Ale też i oglądamy, że wewnętrzna jednomyślność była w sercach tych pierwszych chrześcijan. Sie verharrten einmütig im Gebet. Oni trwali jednomyślnie w modlitwie. Wie wichtig ist doch diese innere Übereinstimmung, damit auch nach außen ein sichtbares Zeugnis von der Einheit des Volkes Gottes abgelegt werden kann. Jakże ważna jest ta wewnętrzna jednomyślność, aby na zewnątrz mogło być składane świadectwo o tej jedności ludu Bożego. Dann heißt es in Vers 15. Następnie czytamy w 15. wierszu. Das war also der Zeitraum zwischen der Himmelfahrt des Herrn Jesus und des Herniederkommens des Heiligen Geistes. A jak wiemy, był to czas pomiędzy odejściem Pana Jezusa do nieba a przyjściem Ducha Świętego na ziemię. Da stand Petrus in der Mitte der Brüder auf. Czytamy w 15. wierszu, że Piotr stanął wśród braci. Und es wird uns mitgeteilt, dass eine Menge von etwa 120 versammelt waren. I dalej czytamy, że było to zebrane grono około 120 osób. Es steht hier beisammen waren. Oni byli, jest tu napisane, ze sobą zgromadzeni. Das ist ein sehr interessantes Wort, was ganz unterschiedlich übersetzt wird. Jest to bardzo interesujące określenie, które różnorodnie też jest tłumaczone. Oder es sind eigentlich drei griechische Worte. W zasadzie są to trzy greckie słowa. Epitoautem besagt einmal beisammen. Epituauten określane jest jako być razem. Wörtlich heißt es zu dem selben Zweck zusammen. A dosłownie być zebranym razem w tym samym celu. Oder an anderen Stellen wird auch gesagt an einem Ort zusammen. A w innych miejscach jest to też przetłumaczone na jednym miejscu być zgromadzonym. Damit die Einheit der Kinder Gottes sichtbar wird. Aby była widoczna ta jedność dzieci Bożych. Ist es sicherlich von großer Bedeutung, na pewno ma to bardzo duże znaczenie, dass wir zu demselben Zweck zusammenkommen. Abyśmy w tym samym celu byli zgromadzeni. Nicht jeder nach seinen eigenen Überlegungen handelt. Aby nie działał każdy z nas według swoich własnych przemyśleń, sondern sich alle in Einfalt des Herzens dem Wort Gottes unterwerfen. Ale chodzi o to, aby wszyscy w szczerości swojego serca i w prostocie poddawali się pod kierownictwo Słowa Bożego. Und wenn wir an anderen Stellen lesen, an einem Ort beisammen, a gdy na innych miejscach czytamy o tym, że na jednym miejscu zgromadzeni razem,
dann dürfen wir uns freuen, dass bei einem solchen Zusammenkommen die Einheit derer, die sich versammeln, deutlich wird. To możemy z tego się cieszyć, że ta jedność tych zgromadzonych jest tutaj dobitnie widoczna. Das finden wir zum Beispiel in 1. Korinther 11 beim Zusammenkommen. To na przykład znajdujemy opisane w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, gdy wszyscy są zgromadzeni, das Mahl des Herrn zu feiern, aby obchodzić pamiątkę śmierci naszego Pana, als auch in 1. Korinther 14, ale również też i w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale, wenn sie zur Erbauung zusammengekommen sind, gdy czytamy o tym, że byli zgromadzeni w celu społecznego zbudowania się. Hier in Vers 14 haben wir schon gesehen, tutaj w 14 wierszu czytaliśmy, dass sie einmütig zum Gebet zusammengekommen sind. Że oni tutaj jednomyślnie trwali w modlitwach. Und dann finden wir, dass uns in Apostelgeschichte 2 mitgeteilt wird. A następnie możemy stwierdzić, że w drugim rozdziale tej Księgi Dziejów Apostolskich jest napisane, Vers 1, w pierwszym wierszu, und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. A gdy nastał Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Erneut dieses Wort, znowu tutaj to słowo znajdujemy, wo man auch sagen, übersetzen kann, zu einem Zweck beisammen. Które można przetłumaczyć, że w jednym celu byli zgromadzeni. Und dann erfüllte sich die Verheißung, die der Herr seinen Jüngern gegeben hat. I wtedy wypełnia się ta obietnica, którą Pan darował swoim uczniom. In Kapitel 1, Vers 8. W pierwszym rozdziale w 8 wierszu. Und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. Und ihr werdet meine Zeugen sein. I będziecie mi, moimi świadkami. Und dann wird uns mitgeteilt, dass das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn weit über Jerusalem hinausgeht. A następnie wiemy o tym, że to świadectwo o tym zmartwychwstałym Panu daleko poza granice Jerozolimy się rozprzestrzeniło. Schon der Herr Jesus hat davon gesprochen, dass dieses Zeugnis bis an das Ende der Erde gehen sollte. Już sam Pan Jezus o tym mówił, że to świadectwo ma być zaniesione na krańce całej ziemi. Und an diesem Tag der Pfingsten, als der Heilige Geist auf sie herabkam, i w tym dniu tych Zielonych Świąt, gdy na nich stąpił Duch Święty, da wurde dieses durch zwei wahrnehmbare Zeichen bestätigt. Zostało to potwierdzone przez dwa znaki, które mogły być przez wszystkich zauważone. Einmal geschah ein gewaltiges Brausen oder Wehen. Po pierwsze, nagle wszyscy usłyszeli szum albo wiatr. Das war ein hörbares Zeichen. Był to znak, który można było usłyszeć. Und dann konnten sie sehen, wie zerteilte Zungen sich auf die Haupt, auf den Kopf der einzelnen Gläubigen setzte. A następnie wszyscy mogli zauważyć, że ukazały się im języki z ognia, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Und die Kraft des Heiligen Geistes kam dadurch zum Ausdruck, a ta moc Ducha Świętego w tym się wyraziła, dass sie in anderen Sprachen redeten, że oni zaczęli przemawiać w innych językach, die der Geist ihnen gab, auszusprechen. Tak jak im Duch Święty podawał, aby wymawiali. Hier wurde die Einheit der Gläubigen zum ersten Mal deutlich sichtbar. Tutaj ta jedność wierzących po raz pierwszy w dobitny sposób stała się widoczna dla wszystkich. Und der Apostel Paulus spricht davon in 1. Korinther 12. A apostoł Paweł mówi o tym w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale. Vers 13. W 13 wierszu. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie,
und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 13 wiersz. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napełnieni jednym duchem. Diese Taufe mit dem Heiligen Geist zu einem Leib geschah zu Pfingsten. To ochrzczenie tym jednym duchem w jedno ciało odbyło się w tym Dniu Zielonych Świąt. Und diese Einheit war deutlich erkennbar unter den ersten Christen. A ta jedność była dobitnie rozpoznawalna wśród pierwszych chrześcijan. Wir lesen in Vers 42 Apostelgeschichte 2. I możemy przeczytać w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, w 42 wierszu. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. I trwali w nauce apostolskiej. In der Gemeinschaft. I w społeczności. Im Brechen des Brotes. W łamaniu chleba. Und in den Gebeten. I w modlitwach. Diese vier Stücke offenbarten die Einheit der Gläubigen. Te cztery rzeczy objawiały tą jedność tamtych wierzących. Da gab es keine Unterschiede in der Lehre. Nie było tam różnic w nauce. Da gab es keine Sympathie für den einen oder anderen Apostel. Nie było tam objawianej sympatii w stosunku do jednego z apostołów. Da wurde gemeinsam das Brot gebrochen. Tam społecznie wszyscy trwali w łamaniu chleba. Und gemeinsam gebetet. I wspólnie się modlili. Wir wissen, dass heute dieses einheitliche Zeugnis nicht erkennbar war. My wiemy, że to świadectwo jedności w dzisiejszych czasach już nie jest widoczne. Aber damals konnte der Geist Gottes dieses unter den Gläubigen wirken. Ale w tamtym czasie Duch Boży mógł to sprawić wśród tamtejszych wierzących. Und diese innere Übereinstimmung zwischen den Gläubigen, a to ta wewnętrzna jednomyślność pomiędzy wierzącymi, kam auch in ihrem Zusammenleben zum Ausdruck. Również i wyrażała się w ich społecznym życiu. Es heißt in Vers 44, bo tak czytaliśmy w wierszu 44. Alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Welch eine Gnade, wenn der Geist Gottes dieses wirken kann. Jakaż to łaska, że Duch Boży mógł takie rzeczy sprawić. Da war keine Anordnung der Apostel. Nie było tam jakiegoś przyporządkowania apostołom, sondern die innere Übereinstimmung hatte diese Auswirkungen. Ale ta wewnętrzna jednomyślność tak w ten sposób się wyrażała. Und das kommt auch in Kapitel 4 zum Ausdruck. To też jest wyrażone w czwartym rozdziale. Dort heißt es in Vers 32. Tam jest napisane w wierszu 32, czwarty rozdział Dziejów Apostolskich. Die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. Wieder sehen wir zuerst die innere Übereinstimmung. Znowu tutaj oglądamy tą wewnętrzną jednomyślność. Und dann folgt das, was daraus resultiert. A potem oglądamy to, co z tego wynikało. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Und dann finden wir, was daraus resultiert. A następnie oglądamy, jaki z tego był skutek. Mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Apostołowie składali zaś z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Und große Gnade war auf ihnen allen. I wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Und wir finden, obwohl dann schon 5000 beisammen waren, i pomimo tego, że już ich było zgromadzonych 5000 razem, dass die Vermögen hatten, dieses übergaben, że ci, którzy mieli majętność, oni ją oddawali, es zu den Füßen der Apostel niederlegten, składali te majętności u stóp apostołów und einem jeden austeilten nach dem Bedarf. I wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Aber dann sehen wir, wie der Feind versuchte, dieses wunderbare Zeugnis der Einheit zunichte zu machen. Ale następnie od razu oglądamy, jak diabeł stara się tą cudowną jedność zakłócić. Das erste geschah durch Ananias und Safira. Pierwszy przypadek to zdarzył się przez Ananiasza i Safirę, die den Heiligen Geist belogen haben, którzy oszukali Ducha Świętego, indem sie eine höhere Frömmigkeit vortäuschen wollten, als es in Wirklichkeit in ihren Herzen war. Przez to, że oni próbowali przedstawić się jako bardziej pobożni, niż w rzeczywistości byli. Und Petrus musste ihnen sagen, a Piotr musiał im powiedzieć, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Nie oszukałeś ludzi, tylko Boga. Wir finden dann, wie Gott züchtigend eingriff. I następnie oglądamy, jak Bóg w karzący sposób wkroczył w tą sytuację. Aber wir können auch erkennen, wie diese Züchtigung von Seiten Gottes dazu diente. Ale możemy też i to poznać, jak to karcenie ze strony Bożej z jednej strony do tego przydało. Das, wie es in Kapitel 5, Vers 11 heißt, że w 5 rozdziale, w 11 wierszu możemy przeczytać, und große Furcht kam über die ganze Versammlung und über alle, die es hörten. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Und was hat diese Furcht bewirkt? A co ta bojaźń sprawiła? Das wird uns in Vers 13 mitgeteilt. O tym czytamy w 13 wierszu. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, sondern das Volk rühmte sie. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Da war also eine klare Trennung zwischen solchen, die neues Leben erlangt hatten durch den Glauben an den Herrn Jesus. A więc była teraz, było jasne rozdzielenie pomiędzy tymi, którzy otrzymali nowe życie przez krew Pana Jezusa, und den anderen, die zwar das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn hörten, a pomiędzy innymi, którzy wprawdzie słyszeli o tych świadectwach zmartwychwstania Pana Jezusa, aber ihr Herz verschlossen haben, ale zamknęli swoje serca. Und wenn wir hier gelesen haben, dass von den übrigen sich keiner wagte, ihnen anzuschließen, gdy czytamy o tym, że z pozostałych ludzi nikt nie odważał się do nich przyłączyć, dann hatte das durchaus nicht negative Auswirkung auf die Ausbreitung des Evangeliums. To w żadnym wypadku nie miało to negatywnego wpływu na rozpowszechnianie Ewangelii. Es heißt in Vers 14, gdyż jest napisane w 14 wierszu, aber umso mehr Glaubende wurden dem Herrn hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen. Gdyż przybywało coraz to więcej wierzących w Pana, mnóstwo wierzących ich kobiet. Przepraszam, mężczyzn i kobiet. Dann sehen wir aber, wie Satan nicht nachließ, dieses wunderbare Zeugnis zu beschädigen. I oglądamy, jak szatan nie zrezygnował, aby szkodzić temu cudownemu świadectwu. In Kapitel 6 lesen wir, gdyż w 6 rozdziale czytamy o tym, Vers 1, es entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. A w owym czasie
powstało szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Und dann sehen wir, wie Gott in seiner Gnade Heilung gab. I tak możemy oglądać, jak Bóg w swojej łasce sprawił uzdrowienie tej sytuacji. Unter Gottes Kindern werden immer Probleme dieser oder jener Art auftauchen, weil wir Menschen sind. Wśród dzieci Bożych zawsze będą pojawiały się problemy tego czy innego rodzaju z tego powodu, że my po prostu jesteśmy ludźmi. Es kommt dann darauf an, wie wir mit den Problemen umgehen. Ale właśnie chodzi o to, jak my będziemy się obchodzili z tymi problemami. Ob wir den Heiligen Geist wirken lassen? Czy my pozwolimy, aby Duch Święty działał? Damit er uns Weisheit gibt, schwierige Probleme richtig zu behandeln? Aby darował nam mądrości, aby wiedzieć, w jaki sposób potraktować trudne problemy. Oder ob wir eigene Überlegungen anstellen, um den Problemen zu begegnen. Albo może my własne myśli będziemy stosowali w rozwiązywaniu tych problemów. Hier in Kapitel 6 sehen wir, tutaj w szóstym rozdziale możemy to oglądać, dass die 12 Jünger, że tych 12 apostołów, uczniów, die Menge der Jünger zusammenriefen, die 12 Apostel die Menge der Jünger zusammenriefen, wtedy tych 12 apostołów zwołało wszystkich uczniów, drugi wiersz, und ihnen sagten, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um die Tische zu bedienen. I powiedziało do nich, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Also die 12 Apostel haben nicht von sich aus eine Entscheidung getroffen, a więc tych 12 apostołów nie podjęło samodzielnie takiej decyzji, sondern die Menge der Jünger zusammengerufen. Ale oni zebrali wszystkich, całe mnóstwo tych uczniów. Wie wichtig ist es doch, wenn Probleme auftreten, dass wir diese gemeinsam beraten. Jak to jest ważne, aby w tym czasie, gdy pojawiają się problemy, społecznie się naradzić. Und dann gaben sie den Auftrag an die versammelten Jünger. I wtedy oni powiedzieli takie polecenie do zgromadzonych uczniów. Seht euch nun Brüder, nach sieben Männern von euch, von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit, die wir über diese Aufgabe bestellen wollen. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnich Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. Welch eine Gnade, wenn wir dann hören, jakaż to jest łaska, gdy możemy dalej przeczytać, dass diese Rede der Menge der versammelten Jünger gefiel. Że to, co powiedzieli apostołowie, podobało się temu całemu zgromadzeniu uczniów. Und sie wählten dann sieben Männer, sieben Diakone aus. I oni wybrali siedmiu mężów, nazwanych diakonami. Und die Apostel konnten sich mit dieser Entscheidung eins machen. I apostołowie mogli też i potwierdzić swoją jednomyślność z tym wyborem ich. Da war keine Diskrepanz zwischen den Führern. Nie było różnorodności zdań pomiędzy tymi przewodzącymi braćmi, sondern völlige Einmütigkeit unter den Versammelten. Ale była całkowita jednomyślność wśród wszystkich zgromadzonych. Und durch das Auflegen der Hände haben die Apostel ihre Übereinstimmung mit der Entscheidung der Jünger besiegelt. I poprzez włożenie swoich rąk apostołowie zatwierdzili ten wybór wszystkich zgromadzonych uczniów, tych siedmiu diakonów. So wurde eine Trennung zwischen den hellenistischen Juden und den griechischen, zwischen den hellenistischen und den jüdischen Juden vermieden. I w ten sposób zapobieżono właśnie podziałowi pomiędzy tymi hellenistycznymi i judzkimi Żydami. Wir wissen dann,
dass nach der Steinigung des Stephanus schwere Verfolgungen über die Gläubigen kamen. Wiemy również o tym z Pisma, że po ukamionowaniu Szczepana nastąpiły bardzo ciężkie prześladowania wszystkich wierzących. Aber Gott gab Gnade, dass einer derer, die am stärksten die Gläubigen verfolgten, ale Bóg darował łaski, że jeden z tych, który najmocniej prześladował wierzących, eben dieser Saulus von Tarsus, właśnie ten Saul z Tarsu, zum Glauben an den Herrn Jesus kam. Uwierzył w Pana Jezusa. Und dann wird uns in Kapitel 9, Vers 31 mitgeteilt. I w 9 rozdziale, w 31 wierszu czytamy o tym. So hatte denn die Versammlung durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch die Ermunterung des Heiligen Geistes. Tymczasem zbór, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Nun, ich habe vergessen, dass zuvor noch ein wichtiges Ereignis stattgefunden hat. Ale zapomniałem jeszcze, że wcześniej inne ważne zdarzenie się jeszcze odbyło. Und zwar, dass auch Samaria das Wort Gottes angenommen hatte. A mianowicie to, że również też i Samaria przyjęła Słowo Boże. Wir lesen in Kapitel 8, Vers 4. Czytamy o tym w 8 rozdziale, w 4 wierszu. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Że ci, którzy się rozproszyli, szli i z miejsca na miejsce zwiastowali Słowo Boże. Und wir finden, dass viele zum Glauben gekommen sind. I czytamy, że wielu z tych, którzy słyszeli, uwierzyło. In einem Gebiet, das nicht zu Judäa gehörte, sondern wo ein Mischvolk vorhanden war. A był to teren, który nie należał do Judei, tylko na terenie Samarii mieszkał taki naród mieszany. Und dann wird uns mitgeteilt, wie die Apostel in Jerusalem mit dieser Nachricht umgingen. A następnie możemy przeczytać o tym, jak właśnie postąpili apostołowie w Jerozolimie, gdy o tym zdarzeniu usłyszeli. Da heißt es in Vers 14. Czytamy tam w 14 wierszu. Als aber die Apostel in Jerusalem gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Wysłali do nich Piotra i Jana. Die, als sie hinabgekommen waren, für sie beteten, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Die Gläubigen, den Gläubigen in Jerusalem oder den Aposteln und Propheten dort. A więc wszystkim wierzącym, apostołom i prorokom zgromadzonym w Jerozolimie war es nicht gleichgültig, was dort in Samaria geschah. Nie było obojętne, co się stało w Samarii. Und sie verurteilten nicht, dass da in einem Gebiet, was gar nicht zu Judäa gehörte, das Evangelium verkündigt wurde. I oni nie zabraniali temu, aby w takim terenie, który nie należy do Judei, nie było głoszone Słowo Boże. Sondern sie gingen hin und informierten sich. Ale oni tam poszli i chcieli się o tej sytuacji poinformować. Und durch das Auflegen der Hände machten sie sich eins mit dem Werk des Geistes Gottes dort in Samaria. I poprzez włożenie swoich rąk oni wyrazili swoją jednomyślność z tym dziełem, jakie się dokonało w Samarii. Bei dieser Gelegenheit wurde auch offenbar,
I też przy tej okazji objawiło się. Und das ist, denke ich, die erste Mitteilung, die wir davon haben. Ja myślę, to jest pierwsza wiadomość, którą w tym miejscu o tym czytamy. Dass sich auch einer unter den Gläubigen befand, że wśród tych wierzących znajdował się ktoś taki jeden, der zwar getauft war, który wprawdzie został ochrzczony, aber kein neues Leben hatte. Ale nie miał nowego życia. Die Apostel mussten ihm sagen, i apostołowie musieli mu powiedzieć, dein Geld, Vers 20, dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erwerben sei. W 20 wierszu tego 8 rozdziału, niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Du hast weder Teil noch Anrecht an dieser Sache, dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Und dann forderten sie ihn auf, Buße zu tun. I wzywali go, aby on pokutował. Und dann kommen wir zu Kapitel 9, Vers 31. I tak możemy przejść do 9 rozdziału, do 31 wiersza. Was wir schon gelesen haben. Co już czytaliśmy poprzednio. So hatte denn die Versammlung durch ganz Judäa, Galiläa, Samaria hin Frieden. Że całe zgromadzenie na terenie Judei, Galilei i Samarii mogło cieszyć się pokojem. Wir sehen, dass das Zeugnis von dem Herrn Jesus über Samaria bis nach Galiläa hin ausgebreitet wurde. I widzimy, że to świadectwo o Panu Jezusie z Judei poprzez Samarię mogło dotrzeć aż do Galilei. Und dann heißt es hier nicht, dass die Versammlungen Ruhe hatten. I czytamy tutaj o tym, że zgromadzenia mogłyby tutaj żyć w... Nie czytamy o tym, że zgromadzenia mogły żyć w spokoju. Sondern hier steht, dass die Versammlung Frieden hatte. I tylko my tutaj czytamy, że zgromadzenie mogło cieszyć się pokojem. Ein schönes Zeugnis, dass alle Versammlungen, die Gott gewirkt hat an den einzelnen Orten. Jakież to jest piękne świadectwo, że te wszystkie zgromadzenia, które powstały w tych poszczególnych miejscowościach dzięki działaniu Bożemu, zusammengehörten. Oni należeli do siebie nawzajem. Eine Einheit bildeten. I tworzyli jedność. Das gleiche finden wir auch in Apostelgeschichte 11. To samo możemy stwierdzić w Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale. Als in Apostelgeschichte 10 das Evangelium zu Cornelius kam. Po tym, gdy w 10 rozdziale możemy przeczytać o tym, że Ewangelia została zaniesiona do Korneliusza. Einem gottesfürchtigen Hauptmann von der italischen Schar. A był to bogobojny setnik z tego oddziału. Słucham? Z oddziału italskiego. Ein Engel Gottes hatte ihn gewiesen, nach Petrus zu senden. Anioł Boży pouczył go, aby posłał i zawołał Piotra. Und Petrus hatte große Hemmnisse, dorthin zu gehen. A Piotr miał wielkie opory, aby tam pójść. Aber Gott machte es durch ein Zeichen ihm offenbar. Ale Bóg poprzez pewien znak pokazał mu jawnie, dass er mit den Heiden gehen sollte. Że on powinien pójść razem z tymi poganami. Und als er dann in das Haus dieses Mannes eintrat, i gdy on wszedł do domu tego męża, und das Evangelium verkündigte, i głosił Ewangelię, da sehen wir, dass der Heilige Geist auf diese Männer herabfiel. To czytamy o tym, że Duch Święty stąpił na tych mężów. Er hatte seine Verwandten und seine Freunde zusammengerufen.
Gdyż Korneliusz zwołał wszystką rodzinę swoją i swoich przyjaciół. Und Gott hatte die Herzen aufgetan. A Bóg otworzył ich serca. Und sie kamen zum Glauben an den Herrn Jesus. I oni uwierzyli w Pana Jezusa. Wie mächtig konnte der Geist Gottes wirken. Jakże potężnie mógł Duch Boży działać. Aber wir finden dann im 11. Kapitel, ale w 11. rozdziale czytamy, dass dies doch auch Not bereitete. Że rzecz ta również i była powodem pewnej biedy. Es kann durchaus sein, dass der Geist Gottes wirkt. Bo może tak być, że Duch Boży będzie działał. Und dass die Gläubigen dabei Not empfinden. A wierzący będą przy tym odczuwali pewną biedę. Als Petrus nach Jerusalem zurückkam, bo gdy Piotr wrócił z powrotem do Jerozolimy, da begegnete er dem Vorwurf, to musiał się spotkać z zarzutem, dass er bei Männern eingekehrt ist, die Vorhaut haben. Że on wstąpił do domu mężów, którzy byli nieobrzezani. Aber wir sehen, wie Petrus nicht auf seine Autorität aus war. Ale tak oglądamy, że Piotr tutaj nie oparł się na swoim własnym autorytecie, sondern den Brüdern in Jerusalem erläuterte, wie Gott alles bewirkt hat. Ale wszystkim braciom w Jerozolimie wyjaśnił, jak to Bóg zaczął działać. Dann heißt es in Kapitel 11, Vers 18. I tak czytamy w 11. rozdziale, w 18. wierszu. Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, also hat Gott auch den Namen den Nationen die Buße gegeben zum Leben. A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc, tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Welch eine Gnade, wenn sowas inmitten der Kinder Gottes sein kann. Jakaż to jest łaska, jeżeli coś takiego może być też i stwierdzone wśród dzieci Bożych. Wir wollen ihn bitten, dass er uns auch hilft bei Schwierigkeiten so zu handeln. I dlatego chcielibyśmy go prosić, aby w przypadku trudności prosić go, żeby tak działał. Ich möchte dann noch auf Kapitel 15 eingehen. Chciałbym jeszcze też i wspomnieć 15 rozdział. Aber das können wir ja auch nach der vorgesehenen Pause tun. Ale to możemy zrobić po tej przewidzianej właśnie w tym czasie przerwie.